Czy ten olbrzym już doszedł, czy może jeszcze dochodzi? Stop! To jest dobry moment, w którym powinniśmy się wszyscy zastanowić, do czego tak naprawdę prowadzi ta cała sytuacja. Coś, co było przedstawione jako materiał nagłaśniający całą aferę związaną z Pandorą, został kolejną YouTube'ową aferką. Dlaczego tak sądzę? Skąd takie wnioski? Zostań chwilę, a wszystko ci wytłumaczę. W dniu 3 października 2023 roku został opublikowany film o tytule Mroczna tajemnica youtuberów Pandora Gate, rzucający światło na niepoprawne zachowania w sieci niektórych osób. Wiele informacji w tamtym czasie zostało ujawnionych, a kroki prawne podjęto. Osoby, która jest znana jako Buxton, która również mogła mieć udział w ramach afery Pandora Gate. Wszystko wskazywało na to, że temat szybko nie ucichnie. Kolejne filmy pojawiały się niczym grzyby po deszczu, a nowe dowody wychodziły na światło dzienne. Wiele osób zaczęło czerpać garściami z zasięgów, które generował ten temat, wypuszczając film za filmem, tylko po to, aby zebrać wokół siebie rzesze fanów głodnych nowych informacji. Wszelkie kanały komentarzy ruszyły do ataku, powtarzając w kółko te same informacje, czasem dodając coś od siebie. A niektórzy robili live'y, na których zbierali donaty, bijąc czasem rekordy widzów na polskim YouTube. Jak możemy się domyślić, połączenie wysokich zasięgów z dużą ilością ludzi na live daje wysokie donaty i rozpoznawalność. Gdzieś w pewnym momencie ta granica między istotnymi informacjami, pozwalającymi wymierzyć sprawiedliwość osobom, które podjęły się tych podłych czynów, została zatarta. Ostatnie miesiące pokazują nam prawdziwe oblicze tego, w jaki sposób zostały wykorzystane zasięgi z filmów dotyczących ofiar Pandora Gate. Kiedy cała sprawa ucichła, na kanale Królestwo wrócił temat niestosownych wiadomości Boxtela. Materiał o nazwie Olbrzym Echo Pandory ponownie wraca do tematu osób poszkodowanych tą sytuacją, wskazując nowe dowody w sprawie. Jednak czy chodzi tutaj o dobro osób, które wspomniane są w materiale? Sam ten film do dnia 18 września 2024 roku wygenerował 4,5 miliona wyświetleń. A kolejne live'y prowadzone bezpośrednio po publikacji, wyniki od 275 tysięcy do nawet 584 tysięcy wyświetleń. Live'y publikowane na kanale często tyczyły się jednego tematu lub tematów podobnych związanych z Boxdelem, Fame MMA lub Olbrzymem. Zapewne to pozwoliło na wygenerowanie tak dużych zasięgów na każdym z nich. Sam temat filmu stał się na tyle gorący, że internauci oczekiwali ze zniecierpliwieniem na odpowiedź Boxdela. I oto nadeszła, cała na biało, no ale z mieczem z Minecrafta. Gdzieś tutaj w całości filmu widzimy jakiś zamysł obrony przed zarzutami, które zostały postawione w poprzednim materiale. Ale widzimy również, w jakim kierunku zaczyna to wszystko iść. Cała ta afera, związana z bądź co bądź poważnym tematem pedofilii, przerodziła się w YouTube'ową dramę. Przerzucanie się mięsem między dwoma najpopularniejszymi twórcami. Przeprowadzasz zamach na moje życie. Co ty kurwa robisz, psycholu? Bo ci śmietniku mówiła. Jesteś skurwysynem, człowieku. Kłamiesz. O ty kurwa jebana Boxdelowa. Gdzieś tutaj, z perspektywy widza, zaczyna to wszystko wyglądać jak dobry biznes z wyświetleń. Wzajemne wyciąganie brudów, próba rozzłoszczenia oponenta tanimi sztuczkami, zaczepki i przezwiska, a do tego live'y, prywatne konta na Instagramie i grupy nadawcze. Doszliśmy do momentu, w którym poważna afera, związana z karygodnym zachowaniem osób w internecie, przerodziła się w dramę niczym filmy Gargamela z roku 2017. Czy my jako widzowie powinniśmy napędzać ten wózek i śledzić na bieżąco dramy, które wychodzą na światło dzienne? Czy może zostawmy ten temat, nie dając aprobaty, nie robiąc wyświetleń, ponieważ jeśli coś faktycznie się stało nielegalnego, to powinno to zostać zgłoszone do odpowiednich służb. Sekcję komentarzy pozostawiam do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, co myślicie.